Dzień dobry, witam Państwa, nazywam się Piotr Kowalewski, jestem przewodnikiem terenowym i przedstawicielem lokalnej organizacji turystycznej Kaszuby Północne. Zapraszam dzisiaj na wędrówkę po atrakcjach przyrodniczych Kaszub Północnych. Zobaczmy, jak Norda zadziwia swoją przyrodą. Kaszuby Północne, najbardziej wysunięty na północ region w Polsce, zadziwia przyrodą o każdej porze roku. O każdej porze roku można tutaj znaleźć coś ciekawego. Czy to zjawiska, czy szata roślinna zmienia się co roku. O tych zmianach pór roku świadczą też wędrówki ptaków, czy pojawiające się inne zwierzęta, jak na przykład foki na wybrzeżu. I zapraszam Was w taką wędrówkę po tych najciekawszych miejscach, najciekawszych atrakcjach przyrodniczych Kaszub Północnych. To na początek może sobie opowiemy o tym, co jest takiego szczególnego w Kaszubach Północnych, co one mają w sobie takiego szczególnego, jakie tutaj możemy spotkać wyjątkowe miejsca, wyjątkowe rekordy. Mamy największą jaskinię na Niżu Polskim, są to Groty Mechowskie. Najdłuższy półwysep polskiego wybrzeża to Półwysep Helski, na którym znajdują się jedyne plaże z południową wystawą, czyli te plaże, które znajdują się od strony Zatoki Puckiej. W rejonie Jastrzębiej Góry mamy drugie co do wysokości w Polsce nadmorskie urwiska. Na Pomorzu jedyne złoża ropy naftowej i gazu ziemnego na Pomorzu Wschodnim są wydobywane w rejonie Dębek. Największy głaz na Pomorzu Wschodnim znajduje się niedaleko od Argowa, to jest na północ od Żarnowca, niedaleko rezerwatu Zielone. I mamy też tutaj drugą najniższą kryptodepresję w Polsce, czyli chodzi tutaj o jezioro Żarnowieckie, które ma głębokość 18 metrów. No i większość jego dna znajduje się poniżej poziomu morza. Jest tutaj też najdalej na północ wysunięty skrawek lądu w Polsce. Chodzi tutaj o przylądek Gwiazda Północy w Jastrzębiej Górze. Zimą mamy tutaj najkrótsze dni, a latem najdłuższe w całej Polsce. Jest to jedyny obszar z białymi nocami nautycznymi w Polsce. Wyjaśnię później, o co tutaj chodzi. I region, który ma najczystsze powietrze w kraju. Oczywiście dzięki temu, że częste są tutaj wiatry zachodnie i północne. A Zatoka Pucka jest najbardziej nasłonecznioną zatoką morską w Polsce. Przynajmniej tak wskazują dane klimatologiczne. I dzięki temu, że mamy tutaj zarówno z jednej strony Zatokę Pucką i Gdańską, a od północy otwarte morze, te nagrzane akweny powodują, że jesień jest tutaj wyjątkowo długa, bo nagrzane morze bardzo długo oddaje ciepło. Jest to też jedno z najważniejszych miejsc zimowania ptaków w Europie. Chodzi tutaj głównie o oparzeliska, o te miejsca, które jeżeli Zatoka Pucka zamarza, to one tworzą się między innymi u ujścia Płótnicy czy rzeki Redy i tam przebywają stada ptaków w liczebności kilkadziesiąt tysięcy osobników nawet jednocześnie. I mamy też najlepsze łowisko jeziorne w północnej Polsce, za które uważane jest jezioro Żarnowieckie. Półwysep Helski czy rejon Władysławowa, wybrzeże otwartego Bałtyku to jest jedyne miejsce w Europie, gdzie krzyżują się trzy szlaki migracji ptaków. To, co powiedziałem wcześniej, to są też bardzo ważne zimowiska, czy jedno z największych zimowisk w Polsce i w Europie dla łyski i łabędzia niemego. Tutaj też, z racji tego, że lądolud te tereny opuścił najpóźniej z całego terenu Polski, mamy też najmłodsze jeziora i kilka z nich należy do tej kategorii najczystszych i najcenniejszych jezior w Polsce. Chodzi tutaj o jeziora Lobeliowe.
poza rejonem Zalewu Szczecińskiego, w rejonie Zatoki Puckiej mamy drugie w Polsce największe skupisko roślin słonolubnych. Mamy też najbogatsze w gatunki torfowiska atlantyckie w Polsce. To chodzi przede wszystkim o te położone w rejonie Białogóry, na Bielawskich Błotach, nad Piaśnicą, nad rzeką Piaśnicą są też najlepiej zachowane na Kaszubach łąki trzęślicowe, takie wilgotne, mówimy zmienno-wilgotne łąki, z bardzo, bardzo kolorowe latem, z rzadkimi gatunkami, o których też za chwilę wspomnę. A sam Zalew Pucki, czyli ta wewnętrzna część Zatoki Puckiej, posiada najrozleglejsze podwodne łąki u polskich wybrzeży. Podróż naszą zaczynamy pomiędzy Białogórą a Kopalinem i Lubiatowem, czyli w tym rejonie, tutaj mamy wioski Kopalino i Lubiatowo, z tej strony Białogóra, na Wydmie Lubiatowskiej. I mimo, że nie jest to rezerwat, nie jest ona objęta ochroną rezerwatową, to jest to obszar, który jest swobodnie udostępniony do ruchu turystycznego. Jest to wydma, która ma kilka kilometrów długości, właściwie jest to taki zespół wydm parabolicznych, czyli takich wydm, których czoło jest skierowane na wschód, ramiona znajdują się bardziej na zachód, czyli czoło wydmy wyprzedza jej ramiona. I szlaki czy ścieżki, które są udostępnione przede wszystkim tutaj przez Nadleśnictwo Choczewo, pozwalają nam beztrosko czy w jakiś bardzo taki uprzystępniony sposób zobaczyć, jak wygląda środowisko przyrodnicze wydm ruchomych. Tutaj chodzi o wydmę białą, czyli taką, którą macie po lewej stronie, która jest porośnięta, którą powoli umacniają przede wszystkim dwie trawy. Tutaj widać wydmuszycę piaskową, jeszcze jest piaskownica zwyczajna i ona powoli się przekształca w wydmę szarą, tak jak tutaj w tej dolnej części zdjęcia widać, aż w końcu staje się wydmą czarną, którą już porasta najczęściej bór barzynowy. Od południowej strony wydma Lubiatowska jest, opływa ją piękna, bardzo malownicza struga, bezimienna, która pewnie w przeszłości była też zasypywana przez tą wydmę. Zresztą wydma Lubiatowska sama w sobie była uruchomiona przez wycinkę lasów bukowych, bukowo-dębowych czy buczyn, które porastały tą wydmę dawno temu. I las ten został wycięty na potrzeby huty szkła, która istniała dawniej w rejonie dzisiejszych Osieczek Lęborskich. I ta wydma jest jeszcze ruchoma, częściowo zasypuje właśnie las bukowy. Bardzo urokliwe miejsce, bo struga wije się pomiędzy piaskami wydmowymi wśród bukowego lasu, a co chwila nad nią przywieszane są mostki, kładki, które prowadzą nas w stronę ruchomej części wydmy. Rzeka ta też ma ciekawe ujście, bo rzadko kiedy nad wybrzeżem Bałtyku możemy dzisiaj zobaczyć takie w miarę swobodne ujście rzeki prosto do Bałtyku i jednym z takich ujść jest ujście bezimiennej, które zmienia się co roku, ponieważ prądy przybrzeżne, sztormy z roku na rok to ujście zmieniają, rzeka szuka tego ujścia do morza, także widać wtedy bardzo zmieniający się dynamicznie krajobraz i wszystkie zjawiska geomorfologiczne temu towarzyszące. Na niektórych szczytach wydmy Lubiatowskiej zostały ustawione też platformy widokowe, które pozwalają nam zajrzeć w głąb tego wydmowego krajobrazu. I można tutaj właściwie zapoznać się z takim krajobrazem mierzejowym, może nawet jeszcze lepiej niż w Słowińskim Parku Narodowym. Drugim takim miejscem w rejonie Białogóry jest rezerwat Babnica, który jest położony na północny zachód od Białogóry. I tutaj mamy też rezerwat, który obejmuje część takiej wielkiej wydmy parabolicznej.
Tutaj ją widać na tej mapie z prawej strony. To jest jedno ramię tej wydmy. Tu w tym rejonie jest jej czoło. A drugie ramię jest od strony południowej. Ono jest poza rezerwatem. Więc mamy tutaj dwa takie kulminacje. Białogarda i z drugiej strony złamana wieża. Jest to ciekawy rezerwat o tyle, że można tutaj zobaczyć spore fragmenty lasów z dużym udziałem buka, dębu, czyli takie zbiorowiska leśne, które porastały wydmy, zanim te lasy zaczął intensywnie eksploatować człowiek. I kiedy na miejsce wyciętych buków, dębów wprowadzał sosny, więc niektóre z tych buków się, wiek niektórych z tych buków sięga 150 lat. I wejście do tego rezerwatu, tutaj zawsze warto sobie spojrzeć na tablice, które nas informują przed wejściem tutaj od strony wschodniej, którymi ścieżkami można się po rezerwacie poruszać. Jest tutaj tylko jedna, jedyna ścieżka udostępniona dla jazdy konnej i pieszej, którą można wejść jakby w środek tej wydmy, mając po jednej stronie jedno ramię, po drugiej stronie drugie ramię. I wchodzimy na taki krajobraz, który jest zupełnie inny od tego lasu bukowego, od tych buczyn. Znajdują się tam też częściowo torfowiska z roślinnością bagienną. Także bardzo zróżnicowany krajobraz i wybrzeże, które naprawdę ma taki dziki charakter, zupełnie z dala od zatłoczonych plaż czy pasa nadmorskiego w rejonie wielkich kąpielisk. A tak wygląda właśnie ścieżka, która prowadzi przez rezerwat Babnica, właśnie przez część, która jest porośnięta borem barzynowym, czyli w jego runie występuje taki gatunek z rodziny wrzosowatych, barzyna czarna, który u nas spotyka się tylko w pasie nadmorskim, głównie w pasie nadmorskim, bo też spotyka się na stanowiskach w Sudetach, ale znacznie bardziej powszechna jest ta barzyna w Skandynawii, na obszarze tajgi czy tundry. Białogóra jest takim rejonem bardzo ciekawym przyrodniczo, okolice Białogóry i tutaj mamy też rezerwat na północ od Białogóry, rezerwat Białogóra właśnie, który chroni on bardzo cenny zespół torfowisk, tak zwanych torfowisk atlantyckich. To jest też ciekawe, że ten obszar nadmorski w rejon południowy wybrzeży Morza Bałtyckiego, to jest pas, w którym się spotykają zasięgi roślin, które są bardziej związane z łagodnym klimatem, mówimy klimatem atlantyckim, czy gatunki o zasięgu atlantyckim, ale też można spotkać tutaj relikty glacjalne, czyli gatunki roślin, które są związane ze znacznie chłodniejszym klimatem, które są pozostałością po chłodniejszym okresie, który był chłodniejszym klimacie, który panował tutaj tuż po zlodowaceniu. Jak do rezerwatu się można dostać, jak można go obejrzeć? Tutaj są zabudowania Białogóry i tutaj w lewo idzie główna promenada, czy główne dojście do plaży, głównej plaży Białogóry i nieco na prawo prowadzą ścieżki edukacyjne, które pozwalają nam zajrzeć w to środowisko. Wiele z tych gatunków może dla takiego przeciętnego odbiorcy jest trudne do rozróżnienia. Ja bym tutaj chciał zwrócić uwagę na te gatunki, które może są bardziej, zwracają naszą uwagę, są bardziej takie kolorowe, czy jakieś niecodzienne, niezwyczajne. I można spotkać tutaj w rezerwacie Białogóra kilka gatunek rosiczek. To jest gatunek związany ogólnie z torfowiskami wysokimi, z torfowiskami przejściowymi. Bardzo często w zagłębieniach międzywydmowych można spotkać właśnie różne gatunki rosiczek.
A te dwa zdjęcia po prawej stronie przedstawiają gatunki właśnie o zasięgu atlantyckim, czyli te gatunki związane z łagodnym klimatem, przede wszystkim, który panuje jeszcze dalej na zachód od Polski, u wybrzeży Oceanu Atlantyckiego. I mamy tutaj m.in. woskownicę europejską. To jest taki krzew, który może dochodzić do 1,5-2 metrów wysokości. A z prawej strony wrzosiec bagienny, też gatunek z rodziny wrzosowatych, który może na pierwszy rzut oka przypominać, jak kwitnie, jak zakwita popularny wrzos, ale kwitnie on wiosną. To jest też gatunek atlantycki. Przenosimy się jeszcze dalej na wschód, w rejon rzeki Piaśnicy. Rzeka Piaśnica zaczyna, czy ma swoje źródła na południe od Jeziora Żarnowickiego w Puszczy Darżylubskiej w rejonie Wielkiej Piaśnicy, to jest na północ od Wejherowa. I to jest początkowo mała struga, która gdzieś pomiędzy Puszczą Darżylubską wije się i spływa w dół do rynny, którą zajmuje, rynny polodowcowej, którą zajmuje Jezioro Żarnowieckie, a potem łączy takim krótkim odcinkiem kilkukilometrowym Jezioro Żarnowieckie z Morzem Bałtyckim. I tutaj takim najciekawszym przyrodniczo obszarem nad Piaśnicą to są Piaśnickie Łąki, uważane za najlepiej zachowane łąki wilgotne, mówimy zmienno-wilgotne, czyli takie, które na wiosnę często tu jest wysoki, panuje wysoki poziom wód, a więc mamy gatunki, które są przywiązane do takich wiosennych podtopień. I w tych wysokich łąkach, bo oczywiście mówimy też o tych łąkach, że to są łąki trzęślicowe, nazwa pochodzi od trzęślicy modrej, takiej trawy, którą często na tej całej łące może trudno na pierwszy rzut oka wypatrzeć, ale latem właśnie, czy wczesnym latem, zwracają naszą uwagę te gatunki kwitnące właśnie wśród tych łąk, między innymi kosaciec syberyjski, ten na fioletowo kwitnący, czy mieczyk dachówkowaty. Zwróćcie uwagę, że tutaj też Dolina Piaśnicy ma taki charakter naturalny, rzeka meandruje często, zwłaszcza z lotu ptaka, tak jak na tym zdjęciu po lewej widać odcięte zakola, starorzecza i rezerwat, który chroni właśnie Piaśnickie Łąki, jest dostępny, właściwie nie jest dostępny z lądu. Nie prowadzi przez niego szlak. Właściwie tą przyrodę czy łąki trzęślicowe można podejrzeć z perspektywy kajaka, bo Piaśnica jest rzeką bardzo łatwą dla spływów kajakowych, więc w ciągu 2-3 godzin można urządzić sobie taki spływ pomiędzy Jeziorem Żarnowieckim a ujściem tej rzeki do Bałtyku. I właśnie ujście Piaśnicy jest też bardzo ciekawe, bo podobnie jak rzeka Bezimienna, Piaśnica uchodzi bezpośrednio do Bałtyku takim ujściem, które w ogóle, prawie w ogóle nie jest umocnione. Czasem tylko pojawia się jakaś faszyna, co jakiś czas to ujście jest porządkowane i zmienia się też co roku. Bardzo ciekawe zjawiska tutaj lodowe, czy to jak, w jaki sposób woda szuka sobie ujścia do Bałtyku, możemy podpatrzeć w okresie zimowym, kiedy panują mrozy, kiedy piasek plażowy jest zamarznięty i trochę zachowuje się tak jak taka twardsza skała. A latem jest to znakomite miejsce do kąpieli, gdzie z jednej strony wpływa taka woda do Bałtyku o takim lekkim zabarwieniu herbacianym, bursztynowym, który pochodzi od właśnie torfowisk, które znajdują się w rejonie Piaśnickich Łąk. Także bardzo to jest ciekawe miejsce, też wizualnie. Nieco dalej na zachód od Dębek, właściwie pomiędzy Dębkami a Karwią, na takim bardzo wąskim odcinku Mierzei Kaszubskiej, czyli takiego pasa wydm, który został uformowany przez prądy przybrzeżne i wiatr,
znajduje się rezerwat Widowo. I tutaj na tej mapie, która dodatkowo jest wzbogacona o taki model terenu, ocieniowanie, można zobaczyć, że na północ mamy wybrzeże Bałtyku, bardzo wąski pas wydm, a na południe rozciągają się równiny błot przymorskich, które kiedyś były jednym lub kilkoma jeziorami przymorskimi, stopniowo zarastającymi, przekształcającymi się w torfowiska. I tutaj bardzo są ciekawe, można zauważyć ciekawe formy wydmowe, dzisiaj już umocnione przez, głównie przez różne postacie borów, nadmorskiego boru sosnowego, boru barzynowego między innymi. I tu bardzo ładnie widać, zwłaszcza ze zdjęć satelitarnych, ale też kiedy wędrujemy sobie przez ten rezerwat, właśnie te wydmy paraboliczne, czy różne jej przekształcone formy. A żeby obejrzeć to całe środowisko rezerwatu Widowo, można jedynie penetrować rezerwat przez wyznaczone wejścia na plażę, czyli takie, które przecinają nam w poprzek rezerwat i prowadzą na plażę. Jesteśmy teraz nieco na południowy wschód, przenosimy się na południowy wschód od Karwi czy Karwieńskich Błot w rejon Doliny Czarnej Wody, która zaczyna się nieco właściwie na północnych stokach Kępy Puckiej, w rejonie tutaj między innymi Połchowa, i która jesteśmy na tak zwanych Bielawskich Błotach, które są częścią takiej wielkiej równiny błot przymorskich. I te Bielawskie Błota, których duża część dzisiaj jest chroniona w rezerwacie Bielawa, to jedno z największych torfowisk takich typu bałtyckiego. Te torfowiska były przez wiele lat osuszane. Poziom wód się obniżał i to torfowisko zaczęło degradować również przez eksploatację torfu. Na szczęście stopniowe poszerzanie form ochrony spowodowało, że dzisiaj mamy tutaj wielki rezerwat. A żeby spojrzeć w jego głąb, należy dotrzeć do takiej wieży widokowej Ameryka. Położona ona jest mniej więcej, jak sobie wrócimy teraz do poprzedniej mapy, położona ona jest mniej więcej w rejonie Mieroszyna i pozwala właśnie rozejrzeć się po tym krajobrazie torfowiskowym, który no stopniowo wraca do swojego naturalnego stanu. Tutaj macie przekrój, jak mniej więcej ta równina błot przymorskich wygląda. Więc mamy tutaj otwarty Bałtyk, plażę i mierzeję, która tworzyła się w ciągu ostatnich kilku tysięcy lat. Występują też w terenie już porośnięte lasem stożki przelewowe. Czasami może przelewało się, przerywało ten wał Mierzei i nanosiło piaski w głąb tego obniżenia, w którym dzisiaj mamy torfowiska. I dzisiaj również, czy dawniej, te torfowiska zaczęły samoistnie narastać, tworząc jakby taką kopułę, których główny udział miały właśnie mchy torfowce, które są znakomite, jeżeli chodzi o chłonięcie wody. Chłoną one wodę jak gąbka i dzięki temu potrafią budować tą kopułę torfowiska. Tak wygląda widok właśnie z wieży Ameryka po lewej stronie. To, że te torfowiska zostały częściowo osuszone, spowodowało też, że zaczęły na nie wkraczać wrzosy. Więc bardzo takim ciekawym czasem, czy ciekawym okresem, porą roku jest późny sierpień czy początek września, ponieważ wtedy tutaj występują bardzo liczne zgromadzenia żurawi, które szykują się do odlotu i też cała ta połać pokrywa się właśnie kwiatami wrzosu. Jedną z takich roślin bardzo
bardzo rzadkich, które są objęte między innymi ochroną w rezerwacie Bielawa, jest malina morożka. To jest ta tutaj w prawym górnym rogu niepozorna roślina, o wiele mniejsza niż znane nam maliny, niż znane nam krzewy malin. To jest raczej taka malutka krzewinka, która owocuje takimi takimi pomarańczowymi lub żółtawo-pomarańczowymi wielopestkowcami. I u nas jest ona bardzo rzadka, ginąca, objęta ścisłą ochroną. Natomiast gdybyśmy pojechali do Skandynawii, występuje ona tam powszechnie i jest zbierana, przetwarzana. Także jest to relikt glacjalny, świadectwo jeszcze chłodniejszego klimatu. Wędrujemy jeszcze dalej w rejon Jastrzębiej Góry, a właściwie pomiędzy Jastrzębią Górą a Władysławowem. I tutaj spotkamy, tutaj kępa Swarzewska jest cały czas podcinana przez fale morskie, więc tworzy się nam nadmorskie urwisko, czyli wybrzeże klifowe. I cały ten pas klifowy, który zaczyna się od Jastrzębiej Góry, kończy się właściwie w Chłapowie, już na blisko Władysławowa. Obejmuje również klify, które są jedne z najwyższych w Polsce. Drugi najwyższy klif po klifie Gosań na Wyspie Wolin znajduje się tutaj w tym rejonie, czyli między Rozewiem a Chłapowem. Klify te, czy w ogóle całą kępę Swarzewską w tym rejonie, rozcina wiele wąwozów, często bardzo malowniczych, porośniętych albo buczyną, albo takimi zbiorowiskami półnaturalnymi, tak jak na przykład w wąwozie Rudnik, Parów Rudnik, czyli Dolinie Chłapowskiej. Lisi Jar jest jednym z takich też ciekawszych wąwozów. I nad klify warto pójść jedną z takich lepszych pór roku, żeby obserwować, jak klify się osuwają, jak cofają się, jak podcinają je fale. Jest okres późna jesień, zima, wczesna wiosna, kiedy często zdarzają się sztormy i morze zabiera całą plażę i podcina klif. I wtedy w klifie Chłapowskim, tutaj mamy zdjęcia klifu Chłapowskiego, pojawiają się warstwy jeszcze starsze. To jest jedno właściwie z dwóch warstwy starsze od skał pleistoceńskich, od skał związanych ze zlodowaceniem. Jest to jedno z dwóch takich miejsc na Pomorzu Wschodnim, gdzie możemy zobaczyć skały, utwory, które są starsze niż gliny i piaski związane ze zlodowaceniami. Najlepiej właśnie widać to w klifie Chłapowskim, gdzie mamy piaski przewarstwione wkładkami węgla brunatnego, które powstawały kilkanaście milionów lat temu. Wtedy na ówczesnym terenie, gdzie dzisiaj mamy klif Chłapowski, rozciągała się taka szeroka strefa wilgotnych, ciepłych bagien, które troszeczkę przypominały torfowiska dzisiejszej Florydy czy Alabamy, gdzie rosły cypryśniki, sośnice, modrzewnice i one gromadząc się później gromadziły się w tych torfowiskach, tworząc wielkie pokłady torfu, który później był przekształcany w węgiel brunatny. Przekształcił się z upływem milionów lat w węgiel brunatny, który częściowo zresztą był w rejonie klifu Chłapowskiego wydobywany. Takie drzewa między innymi rosły, jak sośnice i modrzewnice, i to między innymi od tych drzew prawdopodobnie wzięły się pokłady bursztynu, również w piaskach mioceńskich. Te krople żywicy właśnie z tych drzew niosła do nas spływająca wtedy, te kilkanaście milionów lat temu, rzeka Eridanus, która płynęła z terenów dzisiejszej Fennoskandii, rejonów Finlandii, Szwecji,
i niosła te wszystkie materiały na południe. No a później fale morskie, przemywając te piaski, te starsze piaski, wyrzucały je i do dzisiaj wyrzucają na brzeg. W rejonie właśnie Klifu Chłapowskiego mamy taką ciekawą dolinę, to jest wąwóz chłapowski. Tutaj widzicie po lewej stronie jest górna część tego wąwozu chłapowskiego, który rozcina Kępę Swarzewską i uchodzi prosto do Morza Bałtyckiego. Niegdyś w tym rejonie były intensywnie wypasane zwierzęta, między innymi owce, więc utworzyły się takie półnaturalne zbiorowiska, murawy kserotermiczne między innymi, które dzisiaj powoli zarastają krzewami i tworzą nam się różne takie zarośla, które nazywamy czyżniami. I czyżnie to są między innymi te krzewy, które tutaj widzicie gdzieś w tle. To jest między innymi tarnina, to może być też dziki bezczarny. A pod koniec maja i na początku czerwca kwitną też, czy na olbrzymiej połaci, zwłaszcza w górnej części Doliny Chłapowskiej, masowo kwitną żarnowce miotlaste. Czyli te żarnowczyska wtedy pokrywają się takim żółtym kwieciem, które jest widoczne z daleka. Klify, które powoli przestają być aktywne, bo na przykład są umocnione opaskami betonowymi, powoli zaczynają zarastać lasem i jednym z takich zbiorowisk ciekawych, które są takim etapem przejściowym od zbiorowisk na przykład rokitnika do buczyny, która rośnie na przykład w rezerwacie Rozewie, są lasy jaworowe, w których licznie występuje klon jawor. To są te drzewa, które tu widzicie na zdjęciu, tutaj w szacie powiedzmy wczesno-wiosennej, jeszcze przed rozwinięciem liści, ale można je poznać po te starsze, zwłaszcza drzewa, po łuszczącej się korze. Tak wyglądają liście tego drzewa, które przypominają klon pospolity, ale nie są aż tak ostro wycinane. Te klapy nie są tak aż ostro zakończone i ogólnie liście są nieco grubsze. Bardzo ważną cechą wskaźnikową jest ta kora. Dlaczego te lasy jaworowe są tak ciekawe? Otóż dlatego, że dawniej uważało się, że jawor jest takim gatunkiem, który też u nas w Polsce jest najczęściej spotykany w górach, w jaworzynach górskich, w piętrze Regla Dolnego. A tutaj tworzą się takie jaworzyny, czy takie laski jaworowe, które do złudzenia przypominają właśnie taką jaworzynę górską. Przenosimy się dalej na wschód. Jesteśmy na Półwyspie Helskim. Już na samym początku powiedziałem, że to jest wyjątkowy, czy najdłuższy właściwie półwysep polskiego wybrzeża, który zaczął się tworzyć kilkanaście tysięcy lat temu, tuż po ustąpieniu lądolodu, ale jego część wschodnia, ta końcowa, czyli Cypel Helski, tutaj na tej mapie jest pokazane, w jakich etapach ten półwysep się tworzył, czyli jego nasada właściwie istniała już te kilkanaście tysięcy lat temu, ponieważ wtedy poziom Bałtyckiego Jeziora Lodowego był o wiele niższy, więc linia brzegowa była o wiele dalej wysunięta w głąb niż dzisiaj. Więc bazą właściwie tego początkowego odcinka Półwyspu Helskiego, mniej więcej aż do Jastarni, jest jakaś tam wysoczyzna morenowa, a ten cały Cypel Helski, który ciągnie się jeszcze na południowy wschód, powstawał właściwie w ostatnich 3000 lat. I popatrzcie sobie tutaj po prawej stronie, mam taki model cieniowania terenu, który przedstawia Cypel Helski, który wygląda troszeczkę jak taki odcisk palca. Bardzo, bardzo dobrze widać tutaj pasy wydm, które były stopniowo, czy piasków wydmowych, które były stopniowo nanoszone przez prąd przybrzeżny, który płynął z jednej strony od strony
Kępy Swarzewskiej, czyli dzisiejszej Jastrzębiej Góry, Władysławowa, a z drugiej strony dostarczał te piaski od strony wewnętrznej, czyli od strony Zatoki Puckiej, prąd, który płynął z rejonu Rewy, dzisiejszej Rewy. I w taki sposób powstał nam Cypel Helski, ta bardziej taka rozszerzona, poszerzona część Półwyspu Helskiego. Więc tak to widać, ten Cypel Helski jest rzeczywiście bardzo mocno wyniesiony. Z jednej strony opada stromymi zboczami w stronę otwartego Bałtyku, ale z drugiej strony w stronę Zatoki Puckiej również stromo opada, czyli w niesamowity sposób właśnie prądy przybrzeżne kształtują to miejsce również do dzisiaj, chociaż troszeczkę w mniejszym zakresie. I Półwysep Helski jest takim miejscem, gdzie krzyżują się, czy nasada Półwyspu Helskiego, gdzie krzyżują się trasy wędrówek ptasich, migracji ptasich wiosennych i jesiennych. Jest to taki swoisty ptasi dworzec, który dodatkowo staje się taką pułapką, ponieważ ptaki wędrujące wiosną z południa na północ, czy z zachodu, z południowego zachodu na północny wschód, wzdłuż wybrzeża, wędrują dalej wzdłuż Półwyspu Helskiego, który nagle się kończy i one zostają w jakimś sensie uwięzione. Część z nich musi wrócić, więc wiosna to jest taki czas, kiedy na Półwyspie Helskim możemy zobaczyć całą ptasią autostradę przelatujących ptaków nad nami. Żeby zobaczyć właśnie taki naturalny fragment Półwyspu Helskiego, najlepiej udać się na Helskie Wydmy, które znajdują się pomiędzy Juratą a Helem, które są chronione właśnie w rezerwacie. To jest taki pas naturalnych wydm, częściowo wydm białych, ruchomych, które właśnie wyglądają w ten sposób. Więc mamy tam i wydmy białe, w których przemieszcza się piasek, częściowo wydmy szare, umocnione porostami, mchami, tużycami. I częściowo już wkracza tutaj sosna. Bardzo naturalny fragment terenu. Kto by pomyślał, że takie obszary można znaleźć pomiędzy Juratą a Helem, gdzie latem przybywa mnóstwo turystów. W Helskich Wydmach można, czy w rezerwacie Helskie Wydmy, można zobaczyć bardzo ciekawe gatunki roślin. Jednym z nich, bardzo cennym, jest lnica wonna, taki pięknie kwitnący na żółto gatunek z rodziny jasnotowatych, który pachnie, ma taki waniliowy zapach i występuje właściwie wyłącznie na południowych i wschodnich wybrzeżach Morza Bałtyckiego, więc jest endemitem. Obok niego występuje też solanka kolczysta, czyli to jest roślina związana, która lubi środowiska słone, słonawe, bo potrafi sobie świetnie z tym poradzić, na przykład gromadząc wodę w specjalnych organellach komórkowych, wodniczkach, czy znosząc takie wyższe zasolenie, świetnie sobie tutaj radzi. To są wszystko oczywiście gatunki rzadkie, chronione, które występują wyłącznie właśnie ze specyficznymi przybrzeżnymi zbiorowiskami, często zasolonymi albo w siedliskach, które są zasypywane piaskiem. Można tu też spotkać, i to jest też taka ciekawa rzecz, dwa gatunki storczyków. Tajenżę jednostronną, to jest ten storczyk po lewej stronie, i kruszczyka rdzawo-czerwonego. Oczywiście przez Helskie Wydmy możemy przejść tylko jednym wyznaczonym szlakiem, który prowadzi od rejonu jednostki wojskowej dojściem na plażę. I tylko z tej perspektywy możemy tą przyrodę oglądać. Na początku mówiłem też, że rejon Zatoki Puckiej jest drugim po wybrzeżach Zalewu Szczecińskiego skupiskiem zbiorowisk
słonolubnych. Czyli mamy tutaj kilka takich miejsc, gdzie tych łąk i szuwarów halofilnych, czyli słonolubnych, jest dużo. Są duże skupiska. Są one, oczywiście te miejsca objęte ochroną w rezerwatach również, dostępnych mniej lub bardziej dla odwiedzających. We Władysławowie jest to rezerwat Słone Łąki, na który prowadzi kładka prowadząca aż do Zatoki Puckiej. Rezerwat Beka, który chroni dużą część tzw. mostowych czy mościch błot w pobliżu ujścia rzeki Redy. I rezerwat Mechelińskie Łąki pomiędzy Rewą a Mechelinkami, który jest oddzielony takim wałem wydmowym od Zatoki Puckiej. Na Słonych Łąkach w rejonie Władysławowa można spotkać m.in. astra solnego, który jest taką rośliną dwuletnią z mięsistymi liśćmi, częściowo mięsistymi liśćmi, łodygami. A więc typowo, tak jak dla roślin słonolubnych, roślina ta po prostu gromadzi trochę więcej wody, żeby jakoś radzić sobie z tym wysokim zasoleniem. Chociaż tak naprawdę w Zatoce Puckiej to zasolenie w stosunku do otwartych oceanów jest o wiele niższe. I astra można tutaj zauważyć kwitnącego właściwie w samych szuwarach nad brzegiem Zatoki Puckiej od kwietnia do października, czyli nawet jak jesienią przyjdziemy, to możemy takie kwitnące astry tutaj spotkać. Rezerwat Beka, który jest jedną z ważniejszych ostoi ptaków nad wybrzeżem Morza Bałtyckiego, nad polskim wybrzeżem Morza Bałtyckiego, to jest tak naprawdę kompleks rozległych łąk, które kiedyś były koszone i wypasane. Pasły się tutaj konie, bydło. I dzięki temu, dzięki też okresowym zalewom, tutaj widzicie, że woda nawet w okresie jesiennym czy zimowym tutaj się trzyma, a czasami jeżeli występuje cofka, czyli mamy silny wschodni wiatr, on wpycha tą wodę przez rzekę Redę w górę tej rzeki i ona zaczyna się tutaj nam rozlewać po tych łąkach. Więc ta słonawa łąka powoduje, że tutaj mamy bardzo duże skupisko roślin słonolubnych. Więc mamy takie łąki słonolubne, czyli słonawy. I na tych wilgotnych, częściowo zalewanych łąkach bardzo, bardzo sobie upodobały dużo gatunków z ptaków siewkowych. I można tu spotkać między innymi babkę solną, która troszeczkę, jak się bliżej przyjrzeć, no wygląda kwiatostanami, troszeczkę przypomina babkę lancetowatą, znaną nam powszechnie gdzieś tam z łąk, czy z takich zbiorowisk bardziej związanych z człowiekiem, ale jednak ona ma troszeczkę węższe liście. Występują też różne gatunki sitów czy oczeretów, które związane są właśnie ze zbiorowiskami czy z takimi siedliskami słonawymi. W Mechelińskich Łąkach, które są dostępne tylko, jakby możemy iść wzdłuż rezerwatu, wzdłuż plaży, nie możemy, rezerwat ten jest praktycznie niedostępny dla turystów, ale już przy tym przednim pasie wydm w Mechelińskich Łąkach możemy zauważyć Mikołajka nadmorskiego, który też jest jedną z takich no, bardziej znanych roślin i też bardziej rzadki, które związane jest właśnie z tym przednim pasem wydm, który znosi to zasypywanie piaskiem i to słone środowisko. W rejonie Rewy napotykamy na cypel rewski, czyli na tak zwany śperk. Jest to półwysep, który też należy do tego całego systemu Półwyspu Helskiego, który w dalszym ciągu się tworzy, ponieważ jeden prąd przybrzeżny dociera tutaj od strony właśnie ujścia rzeki Redy, a drugi prąd od strony Kępy Oksywskiej
i one powodują, że cały czas ten półwysep się formuje, cały czas się sypie i od niego odchodzi cały ryf MEW, czyli taki jakby pas podwodnych i częściowo wynurzonych mielizn, który ciągnie się aż do Kuźnicy, który jest częstym, czyli jest takim jednym z ulubionych miejsc odpoczynku fok i ptactwa wodnego. Natomiast już sam ten cypel rewski, na który można swobodnie wejść o każdej porze roku, jest takim miejscem, gdzie rzeczywiście możemy poczuć, jak to morze w dalszym ciągu formuje ten cypel. I zimą, kiedy występują zjawiska lodowe na Zatoce Puckiej, jeżeli jest odpowiednio mroźna zima, to czasami występują właśnie spiętrzenia kier lodowych, spiętrzenia lodu, które sięgają kilku metrów wysokości. Przejdźmy teraz trochę w głąb północnych Kaszub, żeby zobaczyć inne ciekawostki. Jedną z nich są groty mechowskie, które są niezwykłą jaskinią, bo kto by pomyślał, że w Polsce niżowej, poza wyżynami i górami, możemy spotkać jakieś jaskinie czy groty. Niedaleko Pucka, kilkanaście kilometrów od Pucka, właśnie w Puszczy Darżlubskiej, czy na obrzeżach Puszczy Darżlubskiej, napotkamy na takie jaskinie zlepieńcowe, które powstały przez zlepienie ziarenek piasku i żwiru przez krążące przez tysiące lat roztwory zawierające dużo węglanu wapnia, które je po prostu scementowały. Więc widzimy w nich, powstały w ten sposób różne kolumny, płyty, które następnie przez to, że wysypywał się pomiędzy nich piasek, odsłoniły jaskinie. Mówimy, że jest to jaskinia pseudokrasowa, czyli właśnie ten osypujący się piasek, bo jaskinia jest właściwie w zboczu dolinki, która rozcina nam Mechowo. On się osypywał na dno doliny i właśnie nam te formy skalne odsłonił. Dzisiaj z całego 60-kilkumetrowej długości jaskini udostępniony jest jej 15-metrowy fragment, który można przejść, ale nie obędzie się bez schylenia się, bez przejścia w Kuckach. Inne tego typu formy można spotkać w rejonie Pałchowa. To jest akurat rejon prywatny, bo to jest dzisiaj teren prywatny, więc tylko z drogi pomiędzy Pałchowem a Rekowym Górnym możemy te skałki obserwować. I tutaj mamy takie niewielkie schronisko w Pałchowie, które w taki sam sposób jak jaskinie mechowskie powstało. Mamy też sporej wielkości głazy narzutowe, które są objęte ochroną jako pomniki przyrody. I dwa najbardziej znane z nich to diabelski kamień niedaleko Świecina. On jest niedaleko Szlaku Czarnego i diabelski kamień koło Odargowa. To są jedne z największych głazów narzutowych właśnie na Kaszubach. Niedaleko diabelskiego kamienia, koło Odargowa, znajduje się rezerwat Zielony. Ciekawy rezerwat o tyle, że późną wiosną, latem przypomina on troszeczkę taką wielką dżunglę, ponieważ drzewa są wtedy obrośnięte naszą rodzimą lianą, czyli wiciokrzewem pomorskim, który właśnie zakwita w takie bladopomarańczowe kwiaty. Z innych pomników przyrody, również głazów, warto obejrzeć, czy warto zwrócić uwagę na kamienie, na głazy, które są opisywane jako 12 apostołów. Znajdują się one pomiędzy Błądzikowem a Puckiem na wybrzeżu Zatoki Puckiej.
znaną też, czy znanym też głazem, troszeczkę trudniej dostępnym, ale no bez ograniczeń właściwie, jest głaz Perkun, który rośnie na wschód, na zachód od Rekowa Górnego. Ukryty jest w Puszczy Darżylubskiej. Nieco na południe właściwie, w południowej części tych Kaszub Północnych, pomiędzy Wejherowem a Lęborkiem, i właściwie znajduje się dolina rzeki Łeby, która tam spływa z wysoczyzny Pojezierza Kaszubskiego, spada w dół do pradoliny Redy Łeby. Mówimy tutaj o obszarze czy rejonie Boże Pola Wielkiego. Na tej mapie i na modelu cieniowania możecie zobaczyć, że ten cały teren jest rozcięty niezliczoną ilością wąwozów. To jest tak naprawdę taki cały obszar porozcinany wąwozami, który ciągnie się aż do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i uważany jest za największy obszar tak zwanego peryglacjalnego Badlandu, czyli wąwozów, które powstawały w klimacie zimnym tuż po ustąpieniu lądolodu w takim obszarze, w takim klimacie, jaki panuje dzisiaj w tundrze. I właśnie w tym rejonie, w rejonie Boże Pola Wielkiego, mamy dość wysokie wzniesienie, Jelenią Górę, 220 metrów nad poziomem morza, która wznosi się 180 metrów ponad dno pradoliny Redy Łeby i dzięki temu możemy cieszyć się widokiem właśnie na cały pas pobrzeży, na pradolinę Redy Łeby i na Dolinę Łeby, która spływa z Pojezierza Kaszubskiego. Bardzo urozmaicony krajobraz, który czasem jest przyrównywany troszeczkę do Beskidów albo Bieszczadów. A tak wygląda właśnie dolina rzeki Łeby nieco w górę, kiedy się przemieścimy w rejon Paraszyna czy w rejon Porzecza. Tutaj dolina jest również głęboko wcięta. Rzeka ma charakter podgórski i na jej zboczach często występują takie naturalne postacie buczyn. To teraz jeszcze sobie na koniec chciałbym wspomnieć o zjawiskach sezonowych, które pojawiają się często w sezonie czy to zimowym, czy letnim, bo związane są z długim dniem albo z długą nocą. Wiosną bardzo, bardzo takim ciekawymi miejscami są płaty właśnie buczyn czy grądów znajdujących się w rezerwacie źródliska Czarnej Wody na przykład, czy tak jak tutaj na zdjęciu w rejonie Cypla Żucewskiego w pobliżu pałacu w Żucewie, pojawia nam się aspekt wiosenny i oczywiście tutaj mówimy o zawilcach, przylaszczkach, a później w maju często w tych płatach lasów dębowych czy bukowo-dębowych pojawiają nam się niemalże już nad samym morzem masowo kwitnące konwalie. Zima, mimo że jest bardzo surowa, wietrzna nad morzem, to pozwala nam podejrzeć takie zjawiska związane właśnie ze sztormami, kiedy morze zabiera podczas sztormu całą plażę i jakby pożycza ten piasek, który następnie latem, kiedy falowanie jest spokojniejsze, fale nadbudowują znowu tą plażę. Natomiast zimą jest ona zabierana i w niektórych miejscach, tak jak tutaj na przykład na zdjęciu, tutaj widzimy Kępę Swarzewską, tutaj już zaczynają się klify w rejonie Jastrzębiej Góry, a tutaj mamy rejon Ostrowa, gdzie właściwie tego piasku jest więcej zabieranego niż budowanego latem, więc trzeba ten pas wybrzeża chronić, żeby woda się nie wlewała na równinę błot przymorskich. Zimą też często w okresie zimowym można zobaczyć nad morzem, bardzo szczególnie nad wybrzeżem Zatoki Puckiej, masowo wyrzucane szczątki podwodnych roślin, czyli tak zwana kidzina.
Nad Zatoką Puckią bardzo, bardzo dobrze to widać, czy to w rejonie Pucka, czy na Półwyspie Helskim, jak mamy bardzo dużo szczątków, głównie trawy morskiej. Tutaj widzicie ją, to jest właśnie kidzina. Cidzena po kaszubsku to trawa morska, czyli Zostera marina. To ta trawa, która porasta bardzo duże obszary dna właśnie zalewu puckiego, ale można także zobaczyć inne glony, jak na przykład morszczyn pęcherzykowaty, który na polskie wybrzeże bywa gnany przez fale, czasem aż z wybrzeży Danii. Albo na przykład inne rodzaje brunatnic. No i też to dla nas okazja do obserwowania, czy do rozróżniania różnych rodzajów muszli, jak na przykład rogownicy bałtyckiej, czy sercówki, która w takiej kidzinie można odnaleźć. Pojawiają się też czasem, od czasu do czasu, zwłaszcza na wybrzeżach Zatoki Puckiej, w rejonie Jastarni, bywa już nawet w tym sezonie opisywane tak zwane lodowe kule, które są jednym z takich zjawisk lodowych, kiedy popękany lód, oblewany przez wodę przy niskiej temperaturze, zamienia się właśnie w takie lodowe kule, które są przemieszczane przez fale i czasami osadzane na brzegu. Kiedy pokrywa lodowa na Zatoce Puckiej topnieje, to często fale spiętrzają ją, oczywiście przy odpowiednim kierunku wiatru, albo na brzegu, albo tak jak tutaj po prawej stronie, właśnie na Cyplurewskim. Tutaj widzimy te spiętrzenia, one tam dalej się ciągną jeszcze przez kilkadziesiąt metrów. I potrafią dochodzić nawet do kilku metrów wysokości, co troszeczkę przypomina spiętrzenia, które znane są gdzieś tam z wiadomości od czasu do czasu, które występują nad jeziorem Michigan, gdzie takie lodowe tsunami, jak to określają media, potrafi czasem zmieść niewielkie budynki. Wtedy też zimą, zwłaszcza na tych obszarach Zatoki Puckiej, które są wolne od lodu, w rejonie ujścia Płótnicy i rzeki Redy, czyli na tak zwanych oparzeliskach, potrafi zimować nawet 50 tysięcy ptaków wodnobłotnych i szacuje się, że może tam okresowo być nawet 2% populacji łabędzia niemego zimującego w północnej i zachodniej Europie. Bardzo dobrze widać te zimowiska z Kaczego Winkla, czyli takiego miejsca, które znajduje się po drodze z Pucka w stronę Władysławowa, takiego miejsca, skąd roztacza się widok na Puck. Zima, kiedy noc jest najdłuższa i jest ciemno, to też czas, kiedy od czasu do czasu można obserwować zorzę polarną, ponieważ jako, że Kaszuby Północne, ten pas pobrzeży jest wysunięty najdalej na północ w Polsce, no to jest tutaj też największa szansa, żeby taką zorzę polarną zobaczyć. No i oczywiście tutaj, jak ta zorza polarna powstaje, w tak wielkim skrócie, no to oczywiście chodzi tutaj o wiatr słoneczny, czyli o naładowane cząsteczki, które napotykają na naszą magnetosferę, na nasze różne warstwy atmosfery i wtedy tak charakterystycznie świecą, jonizują na różne kolory, na kolor fioletowy, zielony. W takich kolorach też są obserwowane na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Gdzie najlepiej wtedy szukać zorzy? Najlepiej nad samym morzem, ale ta mapa pokazuje, gdzie tego światła sztucznego jest najmniej. Jednym z takich lepszych miejsc w ogóle w województwie pomorskim jest właśnie obszar Wydmy Lubiatowskiej. Tutaj widzicie na północ od Choczewa w rejonie Kopalina Lubiatowa. O aspektach już troszeczkę powiedzieliśmy, o aspektach wiosennych, a więc w kwietniu, w maju, w buczynach, w grądach, w tych lasach podmokłych, łęgach pojawiają się zawilce i przylaszczki, taki charakterystyczny, widoczny z daleka aspekt, a w maju konwalie.
Lato to jest taki czas, gdzie na Kaszubach Północnych dzień jest najdłuższy w całej Polsce, a więc mamy tutaj bardzo długo kończący się dzień i ten zmierzch bardzo też przedłuża się do późnych godzin nocnych, a od początku maja aż do mniej więcej połowy sierpnia, czy pierwszej połowy sierpnia, mamy całodobowy dzień astronomiczny, a więc Słońce nie chowa się niżej niż 18 stopni poniżej horyzontu. Dodatkowo też powyżej, na północ od Wejherowa, od Gdyni, w tych szerokościach geograficznych, cała druga połowa czerwca to jest czas, gdzie całodobowo trwa dzień żeglarski, czyli wtedy Słońce nie zachodzi poniżej 12 stopni poniżej horyzontu, a w czas przesilenia letniego, czyli około 20 czerwca, można nawet swobodnie o północy czytać książkę, znaczy może nie swobodnie, ale da się przeczytać nawet książkę o północy, siedząc czy stojąc na plaży w Jastrzębiej Górze. To jest też czas, który sprzyja obserwacji obłoków srebrzystych, bo ten długi zmierzch, który się przedłuża czasem na całą noc lub łączy się z poranną zorzą, to jest czas, gdzie często obserwuje się takie tajemnicze trochę chmury bardzo wysokich pięter, które leżą czasami na wysokościach 80-85 km nad ziemią, składające się z małych kryształków lodu i one są podświetlane od dołu właśnie światłem słonecznym, co powoduje, że jeszcze bardziej rozświetlają tą noc i w takich, często jak są robione zdjęcia w formie animacji poklatkowych, widać jak te obłoki falują i towarzyszą często całą noc. Latem z kolei, w lipcu, w sierpniu, warto troszeczkę zapuścić się na bok od plaży, oczywiście tylko w rejonie wejść na plażę, wyznaczonych wejść na plaży, żeby zobaczyć, jak roślinność sprzyja tworzeniu się wydm. Wtedy też właśnie, zwłaszcza w lipcu, można zauważyć, jak ta roślinność wydmowa kwitnie. I oczywiście najłatwiej to zauważyć gdzieś na pograniczu plaży i wydmy przedniej, gdzie trawy tutaj, wydmuszyca piaskowa i piaskownica zwyczajna, ten przelatujący, gnany wiatrem piasek wychwytują i powoli tworzą wydmy, tak jak to widać na tym zdjęciu. Wtedy też można zauważyć, jak niektóre z tych roślin kwitną. Tutaj mamy groszek nadmorski, rukwiel nadmorską, która jest spokrewniona, należy też do kapustowatych, kwitnie też na taki różowy kolor, roślina o zgrubiałych liściach, gromadząca wodę, jednoroczna. Jasieniec piaskowy, który często można spotkać na takich szarych wydmach, on jest związany z siedliskami takimi nasłonecznionymi, piaszczystymi nad morzem, ale nie tylko, też w głębi lądu się go spotyka. I taka charakterystyczna roślina, która wyrasta w formie takich ustawionych czasami rzędami kępek, to jest tużyca piaskowa, która też spełnia bardzo ważną rolę w umacnianiu wydm. Mam nadzieję, że ten krótki przegląd miejsc ciekawych przyrodniczo na Kaszubach Północnych zachęci Was do Waszych własnych poszukiwań i odwiedzania tego regionu w różnych porach roku. Dziękuję bardzo za uwagę.